Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Jesteśmy na resorcie. Przyjechał Marcin, przyjechały też inne osoby. Nie wszyscy chcą się nagrywać, tak więc nie wychodzę tam do nich do samochodu. Poczekam, aż Marcin sam będzie, to na pewno coś nagramy. Ale jest nas sporo więcej, ale jak mówię, nie każdy tutaj. To jest z Kambodży, z naszych rodaków i innych. Chce być nagrywany, chce być pokazywany, musimy to uszanować. I też dla nas czasem problem, ale tak jest. Tu mamy grilla przygotowane. Marcin przyjechał z Dżunku i z Tarong. Tam się robi grill. Czy będzie się robił, ale na razie się rozpadł. Pierwsze wchodzą nam szajkonki, bardzo dobre. Słuchajcie, no i przygotowują się nasze kurczaki wspaniałe. Jest jeden Marcin i drugi Marcin. Dzień dobry. Coś dawno filmów nie było, co tam się dzieje? No, nie ma filmów, bo nie ma komu je składać na razie. O, no to dobra, będzie komu składać, to będą filmy. Tutaj mamy rybę i kurczaki. Wszedł tam jeszcze chlebek czosnkowy, bardzo dobry, a trzeba jeść na ciepło. A na stole oprócz sody i sajgonek, czy tego chleba, jeszcze grilla nie ma, mamy popas food, kimchi. Takiego grilla mamy. Jest muzyka. I takie sprawy wchodzą. Trochę boczku, trochę skrzydełek, trochę wszystkiego. Witam wszystkich dnia kolejnego, ja już jestem po śniadaniu i jedziemy na farmę, tak więc zabieram was razem ze mną. Piękny widok Azji Południowo-Wschodniej. Tutaj czarny. Już się przyzwyczaił, wcześniej się bał. Teraz już nie ucieka. Dojechaliśmy jeszcze na kawę, które w miejsce znacie. Pierw. I zjawił się Marcin też na mieście, się spotkaliśmy. Pojechaliście do sklepu gdzieś, tak? Pojechaliśmy do sklepu. Dobra, a my tu gdzieś na kawie, później się będziemy widzieć. No do zobaczenia, cześć. Dojechaliśmy na farmę, ale nie mamy czteronapędu auta i nie chcemy tu zjeżdżać w dół, bo tu też kolejny. Także zostawiamy na górze, tu już jest Marcina farma i idziemy na pieszo. Musimy uważać, jak idziemy nawet. Słuchajcie, jestem już tutaj na farmie na dole i zobaczcie, mają zagrodę dla dzikich kur zrobioną, gotową. Słuchajcie, a tu z perspektywy z dołu te wszystkie sadzonki. No i tam pracownicy. Tutaj jest taki rów, żeby woda spływała. Z tego względu, że jak pada, no żeby ta droga była drożna w miarę. Słuchajcie, wróciliśmy do resortu. Tam mało nagrywałem, ponieważ mi bateria padała od telefonu. I jeszcze pokoju nie pokazywałem. No to tak wygląda tutaj zakwaterowanie. I tutaj mamy balkon, taras. Wróciłem do resortu. Część osób została jeszcze tam na farmie, tak więc jest trochę spokoju. Może tutaj coś ponagrywam. Póki co zamówię sobie jeszcze kawę, napiję się. Zostańcie cały czas ze mną, odcinek się jeszcze nie kończy. Chociaż tu już wam wszystko pokazywałem mniej więcej. Marcina z kanału Popas Pieprz nie ma, bo został właśnie na farmie. Gdzieś tu jego córka z jego żoną się kręcą, chyba są na basenie. Także czas na jakiś tam odpoczynek, kawę. Nie wiem, czy wieczorem jakiś grill będzie, wczoraj robiliśmy grilla. Chyba to jeszcze na tym filmie będzie. Przypominam, jesteśmy w prowincji Ratanakiri. Jest to północno-wschodnia prowincja Kambodży. Taka najbardziej dzika. Jak ten pies, który się bał, już się nie boi. Nastąpiła lekka zmiana planów. Jadę do miasta coś zjeść, do restauracji i zabieram was razem ze mną. Dojechaliśmy do Green Carrot, do tej knajpy, która już była na naszych filmach wczoraj. A też i rok temu, czy tam półtorej roku temu również tu byłem. I wjechała mi taka oto ryba, filet z warzywami, w sosie,
Także zaczynam. Słuchajcie, wróciłem z miasta, ale będąc w mieście też się okazało, że tam raczej powinienem na dniach wracać do stolicy, a że byłem przy autokarach i dzisiaj mamy wolne miejsca na nocny autokar, tak więc dzisiaj stwierdziłem, że wrócę, bo później będę jechał do prowincji Mondulkiri, tak więc chcę też mieć trochę czasu w Phnom Penh. Także dzisiaj opuszczam nasze miłe towarzystwo, to miejsce i widzimy się już jutro w stolicy. Nie wiem, czy będzie to nowy odcinek, czy zaraz zakończę ten odcinek. No zobaczymy, jak to technicznie rozegram, ale już niedługo odwiedzimy Krzycha, stolica. No i później za kilka dni znowu w trasę. Tym razem będzie to prowincja Mondulkiri, myślę. Choć też nie jestem pewien, ale gdzieś jeszcze ruszymy. Piękne te kwiaty tutaj, ale powoli żegnamy się z tym pięknym miejscem. Marcin, udało mi się jeszcze ciebie złapać na koniec. Ja jadę do stolicy i będziemy się też niedługo widzieć. Tak. Słuchaj, powiedz mi, jaka tam przyszłość kanału, jakie plany, czy będzie coś nowego? Trudno powiedzieć, co się będzie działo. W tej chwili sytuacja jest stabilna. No muszę przejść na tryb składania filmów samemu, co jak wiesz wiąże się z pewnymi przedsięwzięciami, które muszę podjąć. Ale to myślę, że na przestrzeni najbliższych 2 tygodni powinno, mam nadzieję, już wszystko wrócić do normy i filmy powinny się zacząć pojawiać znowu już jako daily, czyli codziennie. Jako daily codziennie. Słuchaj, przyjechaliście tutaj z rodzinką na, można powiedzieć, na urlop. Ile czasu zostaniecie? Może jeszcze 2 dni. Marcin, ty z tym miejscem byłeś związany. Czy mógłbyś coś powiedzieć? Bo wiem, że tutaj chyba to w ogóle była twoja pierwsza przygoda z Kambodżą. Tak, współtworzyłem to miejsce od strony gastronomicznej. Restauracje i bar. Można powiedzieć, że ten bar, który tutaj jest, właściwie prawie że zbudowałem samemu. Zrobiłem projekt tego miejsca. No, robili to pracownicy wykwalifikowani, ale pod jakby dyktando, pod wytyczne. I to miejsce, bez tych pokoi hotelowych, ale ta część gastronomiczna ruszyła jakby tak pod jakby taką od moją opieką, że się tak wyrażę. Tak. Szczególnie bar, przeszkolenie, rozumiem personelu. Tak, tak jest. Obsługa kelnerska, bar to było jakby tu moje zadanie. Czyli chyba to była w ogóle twoja pierwsza przygoda z Kambodżą? Pierwsza przygoda z Azją nawet. Z Azją. Tak. I jakie było tutaj wrażenia? Jak to wyglądało? Bo tutaj mamy najdzikszą prowincję w całej Azji, w całej Kambodży. A może jedną z takich bardziej jeszcze nietkniętych w całej Azji? Ja myślę, że bardzo dobrze się stało, że trafiłem najpierw tutaj. Bo ci ludzie tutaj, odcięci od tej cywilizacji, pokazali takie bardzo szczere, szczodre i prawdziwe oblicze. Duża doza naturalności, uśmiechu, chęci pomocy i zrozumienia obcego im człowieka, no bardzo mi przypadła do gustu. I tak naprawdę to i w jaki sposób ci ludzie tu funkcjonują i odnoszą się do siebie i do innych, spowodowało, że chciałem tutaj wrócić do Kambodży. No i tak się stało. Słuchaj, ale jednak wybrałeś stolicę, a nie to miejsce. Ostatecznie stolica jednak tutaj jest zbyt cicho. To jest fantastyczne miejsce, żeby uciec na 3 dni, chwileczkę sobie odsapnąć, ale nie jest to miejsce, gdzie mógłbym żyć na stałe. A dlaczego? Możesz tak jeszcze więcej to przybliżyć? No bo są też tacy, co chcą uciec w dzicz. Nie jestem jeszcze gotowy na taką zupełną ciszę, na to, że nic się nie dzieje. Tutaj nic się absolutnie nie dzieje. To jest, mówię, fantastyczne na chwilę. Cykające gdzieś świerszcze, przylatujący ptak, zieleń, ale absolutnie żadnych ludzi, żadnej cywilizacji. Tutaj no jakby nie bardzo jest co robić. To ja jestem tutaj drugi wieczór i ja rozważałem, czy by dzisiaj nie wrócić z tobą do tego stopnia. Bo nie bardzo rzeczywiście tu jest co robić. Ten super czas jeszcze oczywiście z rodziną tutaj sobie spędzę, ale muszę wrócić gdzieś do jakiegoś takiego hałasu, szumu, na moją ulicę cichą. Słuchaj, a jak tam idą biznesy? Co teraz słychać w Popaz Shop? Sklep sobie funkcjonuje, on zarabia sobie swoje pieniądze i je na siebie zarabia. Nie jest może otwarty codziennie. Jak wiesz, troszeczkę go przeprofilowaliśmy i w tej chwili robimy. To będzie takie miejsce, centrum barbecue w Phnom Penh i tam będziemy sprzedawali różne rodzaje sprzętu, zarówno grille, jak i jakby cały osprzęt do tego, plus wszystko, co można położyć na grillu,
czym ten grill wyczyścić. No to jest takie miejsce profilowane jakby pod ludzi, którzy mają ochotę wypaść za miasto i sobie trochę pogrillować. To jest bardzo popularne w Polsce w tej chwili. Tutaj też to się już zaczyna przyjmować, więc myślę, że to może być fajny kierunek. Ale oprócz tego jakby robimy różne inne rzeczy, jak zresztą wiesz, niepowiązane ani z naszą działalnością na kanale YouTube, ani z tym, co nasi widzowie mogą obejrzeć. No i to stamtąd mamy głównie pieniądze. No to życzę Ci, żeby tam się rozrastało, bo taki profil ma przyszłość również moim zdaniem, uważam. A powiedz, skąd bierzesz towar? To znaczy, ja już wiem, ale pochwal się widzom, że już sam potrafisz zamawiać. Tak, przeszedłem szkolenie u Adama, najpierw byłem spanikowany jeszcze, a na prośbę moją Adam mi zamówił jeszcze pierwsze rzeczy zamówione przez Adama, ale teraz już zamawiam sam. Sam już zbieram z Chin, ten towar przychodzi i już jest w porządku, także już jestem samowystarczalny, ale dziękuję Ci za pomoc. Dobra Marcin, to życzę Ci sukcesów. Naszych widzów namawiam, abyście zasubskrybowali oraz, co najważniejsze, oglądali kanał Popas Pieprz. Możecie się też cofnąć do poprzednich odcinków, jeżeli nie jesteście stałymi widzami, oraz do serii Raj Obiecany, która pokazuje Marcina początki w Kambodży, czyli ile lat do tyłu? No 4 lata, bo to było już po Ratanakiri, kiedy w Kokongu tworzyliśmy nowe miejsce, kolejne miejsce, przepiękne zresztą. Tak, bardzo zachęcam, zapraszam do oglądania. W tym momencie bardzo mi się przyda Wasza obecność i ten kanał potrzebuje w tej chwili Waszej obecności. Tak również jak i mój kanał. Tak, oczywiście zapraszam Was koniecznie. Oglądajcie również tutaj filmy. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja pozdrawiam. Marcin, to Ty dzisiaj pożegnaj na sam koniec. Bardzo dziękuję Wam serdecznie. Zapraszam Was zarówno do mojego kanału, jak i oczywiście oglądajcie filmy Adama. Również te starsze, te archiwalne, między innymi z Chin. Ja ostatnio cofnąłem się do tych filmów starszych i muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem bardzo dużej merytoryki i bardzo fajnej wiedzy, która tam w tych filmach jest zawarta. Także polecam Wam i zapraszam Was do oglądania. Dziękuję. Link do kanału Marcina tu będzie pod spodem. Zapraszam, pozdrawiam. Cześć. Dzięki, do zobaczenia.